za przybycie. Piotr Woźniak, starosta Nyski. Dzień dobry Państwu. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Nie przypadkiem się spotykamy w takim duecie. Wspólne sprawy nas skłoniły do tego, żeby spotkać się i porozmawiać o wspólnej inicjatywie. Inicjatywie ważnej chyba przede wszystkim z powodów gospodarczych i społecznych. Reprezentujemy dwa samorządy, powiat Nyski i samorząd Opola, a w dużej części aglomeracji opolskiej, które mają swoje problemy i w toku różnych spotkań i rozmów okazało się, że my wspólnie możemy te problemy rozwiązać. Z inspiracją do tego wyszli przedsiębiorcy opolscy, którzy powiedzieli, że coraz trudniej znaleźć im nowych pracowników na rynku pracy w Opolu. Rzeczywiście stopa bezrobocia w Opolu to jest około 6%. To dalej jest duża liczba osób bez pracy. Natomiast firmy z branży przemysłowej, z przemysłu mają dużą rotację pracowników, chciałyby większej stabilizacji i są gotowe dopłacać do tego, żeby pracownicy dojeżdżali z dalszych terenów niż Opole. I tu pan starosta. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi. Zgodził się pomóc. To prawda. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za umożliwienie tworzenia dobrego klimatu, zwłaszcza na linii pracodawcy-pracownicy. Powiat Nyski charakteryzuje się niedoskonałym rynkiem pracy. W tej chwili bezrobocie oscyluje wokół 15%, choć ostatnie miesiące wskazują także na jego spadek o blisko 3 punkty procentowe. Ale mamy także niepokojące statystyki dotyczące wyjazdów pracowników do województwa dolnośląskiego. Blisko 1000 osób z powiatu Nyskiego dojeżdża codziennie, niemalże codziennie do Wrocławia i okolic. To jest Środa Śląska, Jelcz-Laskowice, Oława, sama aglomeracja wrocławska. I my ten eksodus chcemy nieco zatrzymać. Z jakich powodów? Powodów jest kilka. Przede wszystkim wysokie prawdopodobieństwo marginalizacji regionu, wyludniania się regionu i stąd też ta inicjatywa i wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z samego Opola i aglomeracji opolskiej. Powiat Nyski prowadzi także swoją spółkę transportową. Jesteśmy gotowi do tego, żeby nawiązać współpracę z opolskimi przedsiębiorstwami i dostarczać pracowników, dowozić pracowników z powiatu Nyskiego do samego Opola. Szanowni Państwo, musimy także powiedzieć sobie jedno, że oprócz tego, że istnieje transport kołowy i z takim także wnioskiem na sam koniec chcemy wystąpić do pana marszałka Buły, rzeczą newralgiczną w każdym regionie, zwłaszcza małym regionie, takim jakim jest region województwa opolskiego, jest transport kolejowy. I tutaj niewątpliwie rzeczą fundamentalną w przyszłości, która będzie decydować o tym, czy pracownik szybko dostanie się do swojego miejsca pracy, będzie szybkie połączenie na linii Opole-Nysa. Stąd też wspólnie z panem prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim chcemy zaapelować do Zarządu Województwa Opolskiego o to, żeby przyspieszyć pracę nad modernizacją linii kolejowej Opole-Nysa, tak ażeby dojazd pracowników do Opola z Nysy trwał maksymalnie kilkadziesiąt minut. To jest możliwe, to jest planowane, natomiast chcemy, ażeby Zarząd Województwa wiedział o pełnej aprobacie i wsparciu, kiedy będą takie także potrzeby wsparciu obu samorządów. Konkluzja jest następująca. W Opolu potrzeba kilkuset pracowników. Przedsiębiorcy oczekują tego rodzaju deklaracji. W Nysie tych pracowników jest nadmiar, ponieważ stopa bezrobocia w powiecie nyskim jest trzykrotnie wyższa niż w samym mieście Opolu. Stąd też ta inicjatywa, stąd też początek naszych spotkań z panem prezydentem. Myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie. I myślę, że taką jaskółką w tym wszystkim jest wczorajsze spotkanie z jednym z przedsiębiorców, który wyraził zainteresowanie na zatrudnienie około 30 osób w najbliższym czasie. My celowo nie chcemy z panem prezydentem ujawniać nazwy tego koncernu, tej firmy. Natomiast chcemy zwrócić uwagę, że ten pilotaż zatrudnienia pierwszych kilkudziesięciu osób w samym Opolu z możliwością dopłacanego dojazdu przez powiat Nyski pracowników z terenu powiatu Nyskiego do Opola jest możliwe. I myślę, że tego rodzaju sytuacje i zacieśnienie współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy z Opola i Nysy będzie możliwe. To jest pewien pilotaż, ale tym bardziej w tym wszystkim ważna jest koordynacja i tworzenie dobrego klimatu, a z tego co widzę z panem prezydentem ten klimat wspólnie tworzymy dobry. Tak jest. Dziękuję panie starosto. Rzeczywiście wczoraj mieliśmy spotkanie, między innymi jedno z cyklu, które odbywamy i
Uczestniczyli w nim reprezentanci Powiatowego Urzędu Pracy z Nysy, mówiący o tym, że 6 pracowników z Nysy dojeżdża do Opola, przeszło czy prawie 1000 dojeżdża na Dolny Śląsk do pracy. Powtórzę to, o czym mówił pan starosta. Mamy zatem taką wywózkę pracowników do ościennego województwa, tymczasem my możemy zagospodarować ich w ramach naszych zasobów, w ramach tych trudności, które akurat, z którymi mierzymy się w powiecie opolskim, bo rzeczywiście tu stopa bezrobocia jest niższa. Są firmy, które szukają pracowników. Jeżeli dołączymy do tego wszystkie informacje, które mamy dotyczące depopulacji województwa i wyjazdów ciągłych za pracą, to tym działaniem, które dzisiaj podejmujemy i które będziemy kontynuować, możemy odwrócić negatywny trend. Mając takie zasoby jak PKS Nysa, jak MZK Opole, mając przedsiębiorców i mając pracowników, co prawda na w dwóch różnych powiatach, ale chcemy doprowadzić do integracji, do umożliwienia tego, że w godzinach pracy, przed rozpoczęciem pracy będą kursowały początkowo w pierwszej kolejności autobusy, które będą przywozić pracowników do polskich firm, a w dalszej kolejności, a być może szybko, i o to apelujemy do pana marszałka, również zmodernizowana linia kolejowa i przewozy regionalne na linii Nysa-Opole, nie Nysa-Wrocław, będą wozić mieszkańców Opolszczyzny, tak żeby oni w tym regionie pozostawali. Podpiszemy też wspólnie w tej chwili list do pana marszałka Buły właśnie z prośbą o przyspieszenie modernizacji linii Nysa Opole jako jednak wiodącego projektu infrastrukturalnego w województwie, ale też wiodącego projektu społeczno-gospodarczego, jeżeli chodzi o rozwój dwóch powiatów, powiatu nyskiego i opolskiego. Wymienimy się może odwrotnie, tak, bo ja mam Nyską, pan starosta ma Opolską. Zostawmy to w tej formule. Jeśli oczywiście macie państwo, panie prezydencie, pytania jesteśmy do dyspozycji.